Yo, witam serdecznie moi drodzy zebrani tutaj wszystkich odbiorców wspaniałych rzutków. Dzień dobry moi drodzy, kolejny wspaniały materiał od zera do zera, tym razem nie typowo, rzekłbym, że typowo jak zwykle, ponieważ jestem tu ja, jesteście tu wy, jesteśmy tutaj wszyscy razem. Pamiętajcie moi drodzy, że dzisiaj się bawimy przyjemnie, no bo przyjemności nigdy za wiele moi drodzy, dlatego ruszajmy w dzisiejszy obieg sukcesu, mam nadzieję, ponieważ ostatnie materiały były naprawdę fenomenalne. Na wstępie przypominam, że całość kierowana dla osób pełnoletnich, a jeżeli chcecie zagrać, kodem wsyła 10% przy doładowaniu oraz 50 centów na start, który wpisujecie moi drodzy tutaj, pyk, pyk, hops, pop, puf, aktywujecie. Oczywiście jeszcze macie daily case'a tutaj do zgarnięcia, ja swojego już otworzyłem, ale wy również możecie próbować raz na 24 godziny sobie takowego luknąć. Dobra. Ostatni materiał wspaniały, Double Lore, dostaliśmy dwa karabity, sprawdźmy co dostaniemy teraz, operujemy na budżecie właśnie z poprzedniego materiału, z profitu na profit, zbieramy też punkty eventowe, obecnie mamy już ich trochę nazbierane, no i co, pnijmy się do tego jak najlepiej, dlatego na samym starcie może Secret Case, znowu na budzie, ponieważ te busy naprawdę fajnie oddawały. No i ten Print Stream wydaje mi się, że jest naprawdę w dobrym stanie dodatkowo i jest w stanie fenomenalnym i to jest bardzo dobry początek tego materiału. Rzekłbym, że mógłbym to potraktować jako wróżbę, moi drodzy. Wróżbę do tego, że dzisiaj może być naprawdę piekielnie mocno. Piekielnie mocno może być, jeżeli teraz wypadnie jeszcze Shadow Daggery. Jednak nie, dostajemy tutaj Gina. Famasa, chociaż no jak na Famasa przystało, Famas jest spoko. Ten Fate, bardzo ładny skin, szkoda, że taki tani. Jeżeli jest tani, to już mi się mniej podoba. Ale na pewno wy też tak macie, że czasami skiny droższe mogą być brzydsze, ale jednak ta cena dodaje w nich takiego animuszu. Ok, mamy drugą M4. Możemy na razie stąd zrezygnować. Ruszymy w stronę może Luxurious Case'a. To jest taka zapomniana skrzynka, rzadko ją się otwiera. Sprawdźmy, że tutaj na busie dostajemy 70-krotny bonus rękawic. Tutaj... No tak naprawdę tylko te rękawice, ale czy na nie polujemy? Raczej nie. Oj, to jest bardzo ładny kałak, jeżeli będzie tylko w dobrym stanie. Field tested. No, niestety nie jest to szaleństwo. Jeżeli dostałbym takiego w stat strachu, to mógłbym się naprawdę ucieszyć. Sprawdźmy jeszcze jedną. Takową skrzynkę, Blue Steel, Shadow Daggery, okej. Oczywiście, jeżeli chcecie coś zgarnąć, moi drodzy, to możecie zgarnąć choć poprzednikiem z materiału. Takowego skina, wystarczy napisać w komentarzu, jaki był wasz drop z Daily Case'a, który znajduje się już tutaj. Pyk, pyk, piszecie w komentarzu, oczywiście pod tamtym filmem, tak? Ale w tym też możecie napisać, że jeżeli chcecie, moi drodzy, dlatego również możecie napisać, co chcecie, żebym otworzył w kolejnym materiale, ponieważ będę to brać pod uwagę. Jeżeli wam się nie chce, to mogę to zrobić za was. Tutaj bardzo dużo solniczek. Aż do przesady. Chciałbym zobaczyć chociaż tutaj tego skina, bo to jest najładniejszy kałak w grze, moim zdaniem. Jest on naprawdę ładny, soczysty. Takowego nie ma w stat tracku, a który nie kosztuje 65 koła. Jajajajajaj. Sporo, dlatego na razie się może tam nie zagłębiamy, bo szansa na niego jest na tyle znikoma, że trochę byśmy na niego mogli czekać. Chociaż wszystko jest zależne od szczęścia. Szczęście, którego czasami mamy aż zanadto, ale czasami pech również nas potrafi przytłoczyć. O, tutaj mamy jakąś bitwę, do której możemy po prostu dołączyć, jakiś Stanisław, dwa boty, ja. No moi drodzy, idealnie się składa, pokazujemy jeszcze emotkę. He, 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 he. I niech się tutaj dzieje. Okej. Okay. Póki co, moi drodzy, jesteśmy zwycięsko nastawieni tutaj, ponieważ jest to underdog, bo już wykrakałem ten temat. Jednak tutaj boty wchodzą na prowadzenie, bot Emily oraz Rosso w kolaboracji tutaj pokonują nas, ale Stanisław dostał kompletnie w pizdę. Stanisław ma 5 stówek już uzbierane na underdogu, więc pozdrawiamy serdecznie. Oby Rosso coś dropnął, jak Rosso coś dropnie, to ja mam jeszcze szansę, żeby to odbić. Może jak dostanę ja coś jeszcze solidnego, to już jest lipa dętka. Wydaje mi się, że Emily to zgarnie, a ponieważ Rosso dostanie coś lepszego. Ja teraz wygrywam, ale wydaje mi się, że ja coś tutaj dostanę, a to są zboostowane też skrzynki. I wydaje mi się, że naprawdę moje predykcje się bardzo często aż przesadnie dobrze sprawdzają.
Raczej Bodemil już nic nie dostaje, ostatnie jest Watercase chyba. No i moi drodzy, ja jeszcze dostaję kolejną M4 i podbijam po prostu budżet Emily. No niestety, była próba, były możliwości, ale nie zawsze zwycięsko wychodzi się z takich podejść, moi drodzy. Secret case na buzi. Spróbujmy. Czasami szczęście jest na podwójnego karambita, czasami szczęście jest na podwójną pustkę. Obecnie chyba będziemy wybierać właśnie ten drugi szczebel. Jeżeli tutaj by dotarło do tych jaguarów, to no dostalibyśmy pewnie tragedię i tak. Fajny ten FAMAS, może go zostawię. Jedyna szansa, żeby to jakoś odbić, to Supreme Knife Case na buście, moi drodzy. I celowanie w slotera, którego już dostaliśmy, w karambita, którego dostaliśmy. Chociaż ten Doppler, który ma 200-krotny bonus, moi drodzy, w sensie 200x większy odds, czyli 2,5%, a bez jest 0,01. No wydaje mi się, że tutaj fajnie jakby zagościł w moim ekwipunku, bo lubię Dopplery. No i był blisko, tuż obok. Jednak dostajemy tutaj Classic Knife Slaughter, który na buście nawet nie jest boostowany. Ale cenowo jest bardzo podobny, więc możemy otworzyć drugą skrzynkę. I zatrzymaj się tutaj, zatrzymaj się. I zdobyliśmy go, moi drodzy, zdobyliśmy go. Supreme Knife Case, skrzynka, która naprawdę moim zdaniem ma potencjał. Trzeci odcinek ją otwieramy i trzeci odcinek daje nam fajny profit. Tutaj Slaughter dwa temu, Lorka ostatnio, teraz jeszcze ten Doppler, który jest naprawdę ładnym skinem, jeszcze w tym czerwonym, to jest taki ajajaj, kararara, bardzo ładny. Zostawimy go, niech tam się kisi, jak ogórek w ekwipunku, a za ostatnie 8 stówek. Jeżeli coś sprzedamy, to na przykład tego, to możemy sobie nawet zrobić ostatnią skrzynkę na buście. Dlatego, moi drodzy, ostatnia skrzynka na tym wspaniałym buście wjeżdża, zobaczymy, co z niej dostajemy. Pamiętajcie o kodzie RMSUA, 10% przy doładowaniu, 50 centów na start. Tutaj darmowa skrzyneczka, tutaj coś. Napiszcie w komentarzu, co otworzyć. Wiecie, co jest 5, moi drodzy. Wiecie, co jest 5. Sprawdźmy, co znajduje się tutaj. No, Golden Coil. Ja chyba otworzę mennicę, bo już tyle tego Golden Coil mi wyleciało, że na pewno nie byłbym stratny.